Oto właśnie wspólnie z Państwem rozpoczynamy Dobry Wieczór u Hanki Wójciak w Radiu Kraków. Dobry wieczór, mili Państwo. Hanka Wójciak przy mikrofonie, Inka Siepracka za konsoletą. Pięknie zapraszamy na kolejny wspólny Dobry Wieczór w Radiu Kraków, który poświęcimy nadchodzącej edycji Festiwalu Twórczości Korowód. Gwiazdami wieczoru będą wokalistka, autorka piosenek, pianistka, prezes Fundacji Piosenkarnia Ania Treter oraz tegoroczni finaliści konkursu twórców i wykonawców Piosenkarnia organizowanego w ramach Korowodu. Już za chwilę słowo od naszej kochanej Ani Treter, ale najpierw jej śpiew, piosenka Sposobem na, ze słowami Andrzeja Poniedzielskiego i muzyką Jana Chnatowicza. Wysyłając do mnie ten utwór, Jasiu napisał: gdybyś się bardzo nudziła w czasach izolacji, to przesyłam ci naszą dość już starą, ale wciąż aktualną piosenkę. Sposobem na nudę jest przestrzeń, drgające przejrzyste powietrze, pachnące kurzem czy różą, świadomość, że jest go dużo. Sposobem na przestrzeń jest droga, nie jedna, nie biedna, nie droga, nie musi wieść w górę do słońca, niech będzie na razie bez końca. Sposobem na drogę jest rower i coś przyjaznego na głowę, odwieczne marzenie o cieniu, a rower w dowolnym znaczeniu. Sposobem na cień jest noc, niebiesko-gwiaździsty koc, poduszka z tego, co było, i miłość, i miłość. Za chwilę zjawi się prawda i dobrze, niech zabrzmi, zagra. Nie myślę jej zabrać do grobu, na miłość nie ma sposobu, bo wszystko się spełni i uda, a miłość nie, to nuda. Sposobem na nudę jest przestrzeń. Witam Państwa, nazywam się Anna Treter i już po raz 13 chciałabym wszystkich Państwa serdecznie zaprosić do udziału w Festiwalu Twórczości Korowód. W tym trudnym dla nas wszystkich roku Fundacja Piosenkarnia, której mam przyjemność szefować, podjęła jednak to wyzwanie i realizuje kolejną edycję festiwalu. Przybrał on jednak formę online, ale za to umożliwi to Państwu głosowanie na przykład na laureatów naszego konkursu. To głosowanie będzie możliwe do 10 listopada na stronie fundacji www.piosenkarnia.pl. Do finału konkursu wybranych zostało 8 zespołów spośród 120, powtarzam, 120 nadesłanych propozycji. Zaskoczyło to bardzo mile wszystkich nas. Trudno było wybrać tę ósemkę, ale zobaczą Państwo, że jest ona bardzo urozmaicona i mam nadzieję, że każdy znajdzie swojego faworyta. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, których pula wynosi 6 tysięcy, statuetka Złote Serce i statuetka festiwalowa naszego fundatora nagrody SAFPU. Po raz pierwszy w historii konkursu to publiczność ma decydujące zdanie w wyborze jednego z laureatów. Dlatego liczymy na Państwa zaangażowanie i zapraszamy do głosowania. Drugim wydarzeniem naszego festiwalu będzie koncert, który
będziecie Państwo mogli na żywo obejrzeć w internecie. To będzie 22 listopada, godzina 19. Proszę być w kontakcie z naszą stroną internetową, wtedy dokładnie podamy, na jakich antenach będzie to możliwe do zobaczenia. Będę go prowadzić, będziemy gospodarzami jakby wspólnie z Grzegorzem Tomczakiem. Oprócz tego, że zaśpiewamy kilka ze swoich piosenek, także taką niespodziankę, wspólną piosenkę, zaprezentujemy naszych młodszych, zdolnych, wspaniałych kolegów. Będą to Suzanna Jara i Hanka Wójciak, Jakub Blokesz, Monika Kowalczyk i zespół Goch. Tak przedstawia się program tegorocznego festiwalu. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku wszystko wróci do normy. Będziemy mogli się z Państwem spotkać w salach teatralnych i na koncertach. A w tym roku zapraszamy do głosowania i serdecznie pozdrawiamy, życząc dużo zdrowia. Anna Treter. Niedobry za zakrętem, nie będąc byłam tu i jestem i wciąż będę. Ma miłość będzie trwać i nigdy się nie skończy, i czas, i czarna noc, i śmierć nas nie rozłączy. A to, co między nami miłością będzie wzrastać i staną się kolejne planety, słońca, miasta, i co dzień oddam Tobie me serce, duszę, ciało, choć wiem, że tej miłości za mało, to za mało. Naszych więzień, gdy nocą dotkniesz mnie, to ziemia się zatrzęsie. Ja cała oddam się w te niecierpliwe ręce. Trafiło, ta miłość będzie z nami i tak już pozostanie i zawsze będzie trwała na wieki wieków.
To była Ania Treter w piosence Fado na serce, duszę i ciało z muzyką Jana Chnatowicza i słowami Grzegorza Tomczaka, który razem z Anią poprowadzi wieczór recitali tegorocznego Festiwalu Twórczości Korowód. A ja przechodzę już do finalistów konkursu twórców i wykonawców Piosenkarnia. Przypominam, na utwór, który najbardziej się Państwu spodoba, można zagłosować na stronie piosenkarnia.pl do 10 listopada. No i cóż, poprosiłam finalistów, żeby opowiedzieli Państwu nieco o sobie oraz o konkursowej piosence. Kolejność losowa. Oto pierwsza z artystek. Cześć, tu Sandra Mika. Pochodzę z Krakowa. Tworzę muzykę, której najważniejszą częścią jest treść. Mam nadzieję, że treść utworu Ciężko Powiedzieć zachęci Was do głosowania na tenże utwór. Także zachęcam i pozdrawiam. Miłego wieczoru. Nie przywykłam do rozmowy. Ciężko mówić pierwsze zdanie, ciężko odpowiadać, ciężko pod dyskusję poddawać. Ciężko opisywać problemy, ciężko bronić swego zdania, ciężko wyrazić opinię, ciężko z innymi mi się gada. Milczeć lubię bardzo. Przywykłam do milczenia, ciężko przejść jest obojętnie, ciężko powiedzieć słowa. Jak głośno krzyczę, to się męczę. Ciężko jest ominąć problem, ciężko bronić zdania swego, gdy ci odbierają mowę. Różnicy poglądów nie cenią. Lubię bardzo, gdy od dźwięków głowa puchnie, a ci, których ciągle słyszę, mają już państwowy budżet. Jeszcze będę milczeć, jeszcze tyle słów zachowam, jeszcze będę długo myśleć, aż zboli mi głowa. Ale teraz jednak powiem, powstrzymując ostrość słowa, dajcie mowę tym, co myślą, by ich głos nie zniknął. Sandra Mika w piosence Ciężko Powiedzieć. Przypomnę, że dzisiaj słuchamy finalistów konkursu twórców i wykonawców Piosenkarnia, którzy walczą także o nagrodę publiczności na stronie piosenkarnia.pl. Trwa głosowanie. Zachęcam do wysłuchania audycji do końca i do oddania swojego głosu. Czas na kolejną prezentację. Dobry wieczór, hej, hej. Tutaj 1/4 kwartetu wokalnego WhatsApp, Julia Palmowska. W zespole śpiewam razem z Emilką Chlewicką, Izą Drogosz i Ulą Szumską. Działamy od 4 lat w studiu piosenki Sami w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach pod opieką pani Samueli Modzelewskiej i pana Przemysława Sękowskiego. Przez ten czas udało nam się zaśpiewać na wielu polskich oraz zagranicznych scenach, zdobyć wiele nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach, a co najważniejsze, po prostu dalej rozwijać się muzycznie i wspólnie śpiewać. W tegorocznym Korowodzie startujemy z piosenką Zacznij od Bacha z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, z jego muzyką i tekstem Janusza Terakowskiego.
Całym sercem zachęcamy więc słuchaczki i słuchaczy Radia Kraków do głosowania na nasze wykonanie i z góry dziękujemy za każdy oddany na nas głos. Witam serdecznie, nazywam się Przemysław Sękowski, jestem jednym z dwóch opiekunów kwartetu WhatsApp. W imieniu dziewczyn bardzo serdecznie dziękuję za zakwalifikowanie zespołu do etapu finałowego konkursu Piosenkarnia Festiwalu Korowód. Dziewczyny śpiewają naprawdę bardzo różny repertuar. Zespół nie wykonuje jeszcze własnej twórczości, chociaż do tego już jest blisko. Natomiast te wszystkie aranżacje, po które sięgamy, które są stworzone, no, głównie przeze mnie, one są tak naprawdę odległe od oryginału, że ten proces twórczy no, jest tutaj bardzo ewidentny i wyraża nasze bardzo indywidualne spojrzenie na utwory, które wykonujemy. W wielu kawałkach wykonywanych przez dziewczyny mamy do czynienia właśnie z takim prawdziwym miszmaszem stylistycznym. No, o to nam chodzi między innymi. Do konkursu zgłosiliśmy utwór Zacznij od Bacha, utwór z repertuaru nieżyjącego już Zbigniewa Wodeckiego, którego jesteśmy wielkimi fanami, miłośnikami jego wspaniałej twórczości. Utwór ten w bardzo odmienionej aranżacji, czyli w zgodzie, że tak powiem, z naszymi założeniami i dążeniami. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej propozycji na konkurs, no i oczywiście do głosowania. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Kwartet wokalny WhatsApp w utworze Zacznij od Bacha. A oto kolejna artystka, która znalazła się pośród finalistów konkursu Piosenkarnia. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radia Kraków. Z tej strony Zuza Wiśniewska.
W tym roku, a dokładniej 18 sierpnia, czyli w dzień urodzin Edwarda Stachury, skończyłam 25 lat. Miesiąc wcześniej miałam przyjemność obronić tytuł magistra edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Z wykształcenia jestem też kulturoznawcą. Pochodzę z gotyckiego miasta, znanego przede wszystkim z pierników, a przy okazji z pewnej kontrowersyjnej rozgłośni radiowej. Choć ostatnio zajmuję się zawodowo przede wszystkim copywritingiem, to tworzenie piosenek i granie koncertów jest dla mnie źródłem największej przyjemności. Pomimo pandemii mam przyjemność spełniać swoje największe marzenie, przygotowując debiutancką, autorską płytę. Najprawdopodobniej pojawi się w lutym przyszłego roku. Jeden z utworów, który na niej zagości, to Litania, która już za chwilę zabrzmi dla Państwa na antenie. Chociaż Litanię napisałam już jakiś czas temu, to odnoszę wrażenie, że w świetle ostatnich wydarzeń nabiera zupełnie nowego kontekstu. Od siebie dodam tylko, że do stworzenia tej piosenki zainspirowało mnie po pierwsze piękno Lubelszczyzny, a po drugie wewnętrzna niezgoda na wzajemną i często ślepą nienawiść sączącą się z ludzi, która mnie zwyczajnie martwi. Czasem słyszę od moich słuchaczy, że Litania jest tekstem kontrowersyjnym. Czy to prawda? To słuchacze decydują. Dodam jeszcze, że na nagraniu towarzyszyć mi będzie Piotr Klimek na gitarze basowej i Dawid Cholewiński na kachonie. Gramy przeciwko nienawiści i mamy nadzieję, że Państwo również. Jeżeli Litania się Państwu spodoba, to nie zapomnijcie oddać na nią głosu na stronie konkursu Korowód. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Wstydu pełna, spękaniami malowana. Nad narodem gwiezdna wstęga, zaogniona Polska cała. Błogosławić już nikomu nie masz mocy, takie czasy. I nie jesteś pod ochroną, dziś nienawiść jest na tacy. Nie ma syna, świat się dzisiaj nie roztkliwia. Brzytwę już w kieszeni skrywa, po baranku czerwień spływa. W domu Bożym nie ma syna, świat się dzisiaj nie roztkliwia. Brzytwę już w kieszeni skrywa, po baranku czerwień spływa. Z monetami, papierami w ławkach, twarze czysto polskie. Panie, zmiłuj się nad nami, posyp nasze głowy proszkiem. Paradoksy wyszeptują, aż się trzęsie konfesjonał. I się myślą złudną trują, tylko dla mnie Jezus skonał. Bożym nie ma syna, świat się dzisiaj nie roztkliwia. Brzytwę już w kieszeni skrywa, po baranku czerwień spływa. W domu Bożym nie ma syna, świat się dzisiaj nie roztkliwia. Brzytwę już w kieszeni skrywa, po baranku czerwień spływa. Płoną gniewem lalki z drewna, co spod jednej wyszły ręki. Fotografia bardzo rzewna, strach przyczyną ludzkiej klęski. Smutna śmario, nic nie szkodzi, grzechy z nas wystają stale. Głupi człowiek często błądzi, kiedyś się nawróci. Świat się dzisiaj nie roztkliwia.
brzytwę już w kieszeni skrywa. Po baranku czerwień spływa. W domu Bożym nie ma syna, świat się dzisiaj nie roztkliwia. Brzytwę już w kieszeni skrywa. Po baranku czerwień spływa. To była piosenka Litania, napisana i wyśpiewana przez Zuzę Wiśniewską. Przypomnę, na stronie piosenkarnia.pl można oddawać swoje głosy na tegorocznych finalistów konkursu twórców i wykonawców Piosenkarnia, którym poświęcony jest mój dzisiejszy Dobry Wieczór w Radiu Kraków. Do tej pory w audycji śpiewały same kobiety. Może czas na odmianę? Cześć, z tej strony Paweł Izdebski. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Kraków. Jestem gitarzystą, wokalistą, ktoś by mógł powiedzieć aktorem musicalowym, a ja koniec końców najbardziej lubię pisać i śpiewać swoje własne piosenki. Pochodzę spod Warszawy, z mojej miejscowości Wiązowna. Tutaj się wychowywałem, uczyłem grać na gitarze i śpiewać. Jestem fanatykiem gitar, zwłaszcza tych akustycznych. Mam na swoim koncie już dwa albumy. Jeden z nich to mini album pod tytułem Książę Naiwności, a drugi wydany w tym roku. Jest to już długo grająca płyta pod tytułem Strach i piosenki z tego mojego dorobku można już posłuchać w internecie, na YouTubie, w streamingu. Do konkursu zgłosiłem piosenkę pod tytułem Dom, napisaną w roku ubiegłym na święta. Inspiracją były powroty do domu. Mam takie wrażenie, że każdy z nas pomimo odległości lubi sobie tak wrócić, czy to pociągiem, czy samochodem, do tego rodzinnego domu, gdzie czekają rodzice, dziadkowie, gdzie jest choinka, jedzenie nie z miasta, tylko takie ugotowane po prostu już dzień wcześniej i czekające na całą rodzinę. Tym się inspirowałem. Powstał tekst, powstała muzyka we współpracy z Magdaleną Laskowską. Piosenka jest zagrana na mandoli i to jest dość specyficzny instrument, więc też wprowadza taki wigilijno-świąteczny klimat. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dziękuję jeszcze raz za ten finał. Pozdrawiam wszystkich tutaj moich konkurentów i słuchaczy. Dziękuję jeszcze raz Radiu Kraków za możliwość wydobycia z siebie głosu i zaprezentowania swojej osoby i swojej twórczości. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej! Kolejny raz wracam w swoje strony, gdzie drzewa zdobi srebrny płaszcz. Zapada zmrok, już tylko kilka godzin. Czy będziesz nadal w oknie stać? Nie ma skrótów poprzez las. Śnieg już zakrył każdą ścieżkę, którą znam. W starym Fiacie zima trwa. Drogę ruszyć nadszedł czas. W stronę domu pcha mnie wiatr. Nawiguje najjaśniejsza z gwiazd. Czy to ty otworzysz drzwi? Czy to ze mną będziesz ty? Kolejny raz na strychu stare pudło przywraca znów grudniowy czar. Za oknem mróz rysuje cicho wzory sukienki na zimowy bar. Choć kolędy nadszedł czas, z płyty Buckley słodko gra. Znów doceniam to, co mam, że w tę noc nie jestem sam. W
stronę dąbka mnie wie. Nawiguje najjaśniejsza z gwiazd. Czy to ty otworzysz mi? Czy prezentem będziesz ty? Oh, oh, w stronę dąbka mnie wie. Nawiguje najjaśniejsza z gwiazd. Czy to ty otworzysz mi? Paweł Izdebski w piosence Dom. Paweł dostał się do finału tegorocznego konkursu twórców i wykonawców Piosenkarnia, do którego zgłosiło się 120 zespołów i solistów. Dzisiaj w Radiu Kraków prezentuję wybraną przez jury ósemkę, która walczy także o nagrodę publiczności. Głosować można na stronie piosenkarnia.pl. A kogo my tutaj mamy? Hej, to Gosia i Karolina, zespół Wild Whispers. Z Karoliną spotkałyśmy się w Londynie i tu z miłości do muzyki, ale prawdopodobnie również po prostu ogromnego głodu twórczego powstał zespół Wild Whispers. Zespół składa się również z wspaniałych muzyków z różnych zakątków Europy. Do konkursu zgłosiłyśmy piosenkę Ogród. I jest to nasza manifestacja procesu odrodzenia, także zapraszamy, chodźcie, posłuchajcie, sprawdźcie, czy rezonuje. A i oczywiście jak poczujecie, to zagłosujcie na numer 7. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiamy zespół Wild Whispers. Byłam raz w połowie drogi, raz doszłam do furtki, raz znudzały mi się nogi, raz zmieniłam kurs. Zawróciłam raz po ciemku, pomyliłam ścieżkę. Księżyc, choć łaskawy bywa, nie pomagał jeszcze. To któregoś razu śni się furtka zarośnięta, poznaję od razu. W środku ciemność, zwiędła większość, tęska urodzaju. Z trudem rozpoznaję resztki zwiędniętego raju. Na czarnym kamieniu, tam gdzie strumień płynął z wolna, czadłem i zaczęłam płakać, tak ogrodu szkoda. Nagle głośno sobie śpiewa.
pod łzami, jeśli trzeba, czasem im pośpiewaj. Wild Whispers w piosence Ogród. To jest audycja Dobry Wieczór Hanki Wójciak. Hanka to ja, a słuchają państwo Radia Kraków. No i za chwileczkę przedstawi się państwu kolejny z finalistów konkursu Piosenkarnia. Dzień dobry, Sławek Kusz, pozdrowienia z Opola. Jestem pedagogiem, rolnikiem, inseminatorem, muzykiem, byłym dziennikarzem, PR-owcem, no i jeszcze twórcą przez małe twu. I pochodzę z Nieledwi, gmina Trzeszczany, powiat Chrubieszów, niedaleko Szczebrzeszyna. Myślę, że to zresztą nie ma większego znaczenia, bo w tym momencie mieszkam w Opolu, jednym z najpiękniejszych miast do życia w Polsce, przynajmniej dla mnie. Miałem być w Krakowie, miałem być w Warszawie, ale koniec końców trafiłem do Opola, stolicy polskiej piosenki i wcale tego nie żałuję. Tutaj próbuję przechowywać do 18 roku życia moich dwóch synów, wspólnie z moją żoną Marzeną. Po 20 latach szwendania się z gitarą po festiwalach spotkałem właśnie w Opolu cudownych muzyków, z którymi zaaranżowałem kilkanaście piosenek i po wielu, wielu latach udało nam się nagrać płytę pod tytułem Nic nie umiera. Nic nie umiera to też piosenka, na którą możecie głosować. Piosenka, która mówi o tym, że nie ma prostych związków między ludźmi, ale nadzieja na przetrwanie zawsze jest. Trzeba po prostu trochę się wytężyć. Piosenka przepięknie zaaranżowana przez mój zespół. Ta warstwa muzyczna zresztą w naszej twórczości jest dosyć ważna. Także zwróćcie uwagę na aranż, no i oczywiście na teledysk. I tu przy teledysku muszę podziękować Teatrowi Lalki i aktora z Opola i Sławkowi Mielnikowi, który zrealizował teledysk, a teledysk niecodzienny, bo oparty na lalkach. Jeśli wam się spodoba ta piosenka i ten teledysk, zapraszam oczywiście do głosowania na Nic nie umiera. I tutaj chyba się mówi numer 3. Numer 3 pokazuje na paluszkach. Numer 3. Piosenka Nic nie umiera. Do zobaczenia w takim razie na trasie. Jeśli już będziemy mogli się swobodnie spotykać, zagram wam mnóstwo innych piosenek, zresztą tak samo pięknych jak ta, w której mówię, że nic nie umiera. Zmienia tylko stan skupienia. Pozdrowienia od całego zespołu. Sławek Kusz. Posypało nam się życie w drobny mak. Proste słowa, drobne gesty, trafił szlak. Pogubiły się motyle, bo ich żywot krótko trwa. Dach nad głową się zawalił, to tylko dach. Nic nie umiera, zmienia tylko stan skupienia. Nic nie ginie, cicho rośnie w wielką siłę. Nic nie umiera, zmienia tylko stan skupienia. Nic nie ginie, cicho rośnie. Zagubiliśmy marzenia gdzieś po drodze. Ścieżki poszły w różną stronę. Łóżko stygnie, gdy namiętność cicho śpi. Przyjdą dla nas jeszcze kiedyś lepsze dni. Nic nie umiera, zmienia tylko stan skupienia. Nic nie ginie, cicho rośnie w wielką siłę. Nic nie umiera, zmienia tylko stan skupienia. Nic nie ginie, cicho rośnie. Życie razem, coś nie idzie nam najlepiej. Ty daleko, ja za tobą płynę rzeką. Port majaczy, a horyzont jest orzut. Dopłyniemy i znajdziemy siebie tu. Nic nie umiera, zmienia tylko stan skupienia. Nic nie ginie, cicho rośnie w wielką siłę. Nic nie umiera, zmienia tylko stan skupienia. Nic nie ginie, cicho rośnie w wielką siłę. Nic nie umiera, zmienia tylko stan skupienia.
Nic nie ginie, cicho rośnie w wielką siłę. Nic nie umiera, zmienia tylko stan skupienia. Nic nie ginie, cicho rośnie. Sławek Kusz z zespołem w piosence Nic nie umiera, a oto już kolejni finaliści. Cześć, nazywamy się Vincent Teo. I pochodzimy w całości, w pełni z Krakowa. Jeżeli mielibyśmy się opisać, to można powiedzieć, że gramy muzykę pełną alternatywnych dźwięków i sposobów. Lubimy mieszać dźwięki brudnej gitary z syntami, pianem, skrzypcami i mocnymi bębnami. Trochę smęty, trochę nie. Tworzymy w składzie. Vincent, wokal i skrzypce. Piotrek, gitara. Włodek, klawisze. Paweł, bas i chórki. Mateusz, perkusja. Każdy z nas ma inny charakter i inne podejście do dźwięków. Być może właśnie to daje nam możliwości tworzenia nietypowej muzyki, którą ciężko jest porównać do innych artystów. A co aktualnie u nas słychać? Nagraliśmy wiosną album, który niebawem ujrzy światło dzienne. Składa się z 12 utworów. Dwa z nich, czyli Przyjaciel oraz Morze, zostały już opublikowane. I znajdziecie je wraz z teledyskami w naszych mediach społecznościowych. W najbliższym czasie pojawi się trzeci, ostatni singiel, wraz z obrazkiem, który zapowie także datę premiery całego krążka. Teraz zapraszamy do wysłuchania naszego drugiego singla pod tytułem Morze oraz do zagłosowania. Thank you.
Piosenka Morze zespołu Vincenteo to finaliści konkursu Piosenkarnia odbywającego się w ramach festiwalu Korowód. Przed nami jeszcze jeden zespół, na który możecie Państwo oddać głos na stronie piosenkarnia.pl. Dobry wieczór, Kraków. Tu Agnieszka Pawlak z Sieradza. I zespół Arms Click z Poznania. W składzie Adam Koterski, Michał Obremski i Stanisław Pawlak. Nasz zespół powstał w Dzień Kobiet 8 marca ubiegłego roku, a już dzisiaj nasza autorska kompozycja Katapulta, nagrana w czerwcu w ramach akcji Corona Challenge, do której słowa napisała i zaśpiewała aktorka scen muzycznych Agnieszka Pawlak, znalazła się w zaszczytnym gronie 8 finalistów Festiwalu Twórczości Korowód 2020, za co serdecznie dziękujemy. To dla nas ogromne wyróżnienie. Muzycznie łączymy gatunki i style. W naszych autorskich kompozycjach zawieramy elementy soft fusion, art rocka, muzyki etnicznej, jazzu i funky. Ja jako wielbicielka ludowizny szukam jej korzeni w sobie i szukam jej miejsca we współczesności. I razem z trójką tych zdolnych multiinstrumentalistów udaje mi się to miejsce odnaleźć. Razem ze Stanisławem mamy już na swoim koncie spektakl muzyczny Perlhaber na bazie sieradzkich pieśni ludowych, a razem z Michałem wydaną płytę z pieśniami ze spektaklu. Katapulta to krok w kierunku nowej płyty. Warstwa słowna inspirowana była słowiańskością, obserwacjami siebie, czytaniem kobiet, a w obliczu obecnej sytuacji kobiet w Polsce udowadnia mi jej aktualność i uniwersalny charakter. Dlatego serdecznie zapraszamy do wysłuchania Katapulty i poszukania jej w sobie, a jeśli poczujecie, zachęcamy do zagłosowania na nią. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy wszystkich finalistów. Przed Państwem Katapulta. Smękę, trzymaj mnie za rękę.
Agnieszka Pawlak i Ams Klik w piosence Katapulta. Tym utworem kończymy prezentację finalistów tegorocznego konkursu twórców wykonawców Piosenkarnia, odbywającego się w ramach festiwalu twórczości Korowód. Jeszcze raz Państwu przypomnę, można oddać swój głos na piosenkę, która najbardziej się Państwu spodobała. Wystarczy wejść na stronę piosenkarnia.pl i zagłosować do 10 listopada do godziny 12. Przypomnę jeszcze może, że oprócz konkursów tegorocznego online'owej edycji festiwalu w ramach wieczoru recitali transmitowanego na żywo w internecie 22 listopada wystąpią zespół Goch, Monika Kowalczyk, Kuba Blokesz, zespół Szam, który mam radość tworzyć z Suzaną Jarą. Wystąpi także Grzegorz Tomczak i oczywiście nasza cudna Ania Treter, prezes Fundacji Piosenkarnia, która już po raz 13 organizuje Festiwal Twórczości Korowód. Pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy finaliści, słowo do Was. Dziękuję, że szybko się zmobilizowaliście, że wysłaliście mi parę słów od siebie. No i dzięki temu mieliśmy taką namiastkę tego, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy się spotkali na żywo, ale w ten sposób myślę też dużo szerzej to, co śpiewacie, to, co robicie, to, co mówicie o swojej twórczości, dotrze do ludzi. Trzymam mocno kciuki naszych słuchaczy, zachęcam do głosowania. No a cóż, a na koniec przygotowałam jeszcze jedną piosenkę, którą wyśpiewa nam Ania Treter. To będzie utwór Wielki Wiatr, który Ania napisała razem ze swoim mężem Janem Chnatowiczem. Pięknie dziękuję za to spotkanie. To był mój dobry wieczór w Radiu Kraków. Nazywam się Hanka Wójciak. Program zrealizowała Inka Siepracka. Dobrej nocy, mili Państwo. Świata, na dnie oceanów, na piaskach pustyni we mgle. Rośnie powoli na grzywach bałwanów, przez góry przetacza się dmie. A ludzie uśpieni z chciwości i pychy nie widzą, że zbliża się on, że zmiecie pałace, przewróci kielichy, że pora uderzyć już w dzwon, bo zawieje wielki wiatr. Zerwie ludziom czapki z głów i zrozumie cały świat, że już czas na zmiany. A naszych grzechów księgi wieczyste pęcznieją od oszustw i zdrad. A wojny podstępne i sprawy nieczyste jak pleśń oplatają nasz świat. Lecz wkrótce nadejdzie, rozjaśni nam niebo i wodę przywróci do rzek. I zrzuci z pomników fałszywych proroków, narodzi się nowy wiek, gdy zawieje wielki wiatr. Zerwie ludziom czapki z głów i zrozumie cały świat, że już czas na zmiany. Zasypiamy błogo, wierząc w złoty mit. Czy zostanie po nas tylko żal i wstyd, gdy nadejdzie wielki wiatr?
zmiany